Właściwie to było tak, że on był na wycieczkę zaproszony jako taki uczestnik wycieczki, no powiedzmy sobie kumpel, i pomalutku on się przekształcał już w takiego ojca duchowego, mistrza duchowego. Całe moje późniejsze zastanawianie się nad intelektualną stroną mojej wiary było w dużej mierze spowodowane rozmowami z Karolem Wojtyłą. W głowie tego stołu siedział ksiądz i golił się. Robił to wieczorem, dlatego żeby rano już do mszy świętej być ogolonym. Mydląc się, śpiewał. Śpiewał kolędy. Takiej ilości kolęd, stylu zwrotkami. Już więcej nigdy nie słyszałam. I ten obraz, jak na tym stole świeciły się świece, na ścianach takie drgające cienie tych osób siedzących przy tym stole i ten śpiew dosłownie bez końca. No i tam żeśmy się zatrzymali, jak się okazało, na 2 dni i zaczęła się ta epopeja bieszczadzka. Mówię o tym dłużej zawsze, bo ilekroć żeśmy się spotkali z Wójtkiem. Nawet w czasie ostatniego naszego spotkania Bieszczady, Stasiu, wielka wyprawa w Bieszczady. Zwłaszcza owego wieczoru, gdy przy zejściu zastała nas noc. Nie zapomnę nigdy tych jeziorek, co zaskoczyły nas po drodze, jak gdyby dwie cysterny niezgłębionego snu. Spał metal zmieszany z odblaskiem jasnej sierpniowej nocy. Księżyca jednak nie było. Nagle, gdy tak staliśmy wpatrzeni, tego nie zapomnę do końca życia, gdzieś ponad naszych głów doszło wyraźne wołanie. Było ono zresztą podobne do zawodzenia raczej lub jęku, czy też może nawet do kwilenia. Wszyscy wstrzymali oddech. Nie było wiadomo, czy woła człowiek, czy też zawodzi spóźniony ptak. Ten sam głos powtórzył się raz jeszcze. Wówczas chłopcy zdecydowali się odkrzyknąć. Przez cichy, uśpiony las, przez noc bieszczadzką szedł sygnał. Jeśli to człowiek, mógł go usłyszeć. Jednakże tamten głos nie odezwał się więcej. Czasami na takiej stacyjce ktoś miał funkcję taką, żeby pójść i zagadać maszynistę, albo go poprosić, albo go zabawić, tak żebyśmy się zdążyli wyładować. Numerki od początku, 1, 2, 3, 4, 5. Zgadza się. To sądzę, że to jest rufa. System kajakowy był taki, że po pierwsze był admirał, po drugie były łodzie służbowe, czyli łódź, która zaczynała spływ danego dnia i łódź, która zamykała spływ. Był też przywilej pewien, że tego dnia miało się
na kuchni, że tak powiem, czyli gościło się na posiłkach wujka. Nam się wtedy wydawało, że trzeba się okropnie starać, żeby zrobić coś bardzo dobrego do jedzenia. To było bardzo mylne, dlatego że potem po latach stwierdziliśmy, że najbardziej liberalnym odbiorcą naszych produktów był on właśnie, nie miał żadnych wymagań wielkich. Jak został papieżem, ja mówię o swoim odczuciu, ja wewnętrznie załkałam, bo on traci w tym momencie wolność tę, którą miał tutaj, traci nasze góry, traci kontakt z naszą przyrodą, a mnie się wydawało, że traci kontakt z nami. Oczywiście nie było to prawdą, dlatego że on utrzymał ten kontakt do samego końca. Nigdy bez was nie byłbym nawiedził, a przez to umiłował jeszcze bardziej tylu miejsc, które należą do bogactwa mojej ojczyzny. Nie wchłonąłbym tego całego bogactwa w sposób bardzo prosty, a równocześnie bardzo autentyczny. Do tego była potrzebna właśnie wasza młodość, wasze umiejętności, które mi pozwoliły, mnie niewiele starszemu od niektórych wśród was, na nowo czuć się młodym. Moja najmłodsza córka otrzymała list z datą 2 kwietnia, w którym Ojciec Święty pisze, że dziękuję za życzenia świąteczne i że błogosławi nam i mającemu narodzić się dziecięciu. Ten podpis to musiał być złożony w ostatnich dniach życia, być może w kilkunastu ostatnich godzinach życia Ojca Świętego. I takie samo pożegnanie i podziękowanie do środowiska przyszło. To jest datą 2 kwietnia, czyli do końca życia przyjaciel.